tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W tym odcinku zobaczycie tablet Malucha od firmy Fisher-Price, przeznaczony dla dzieci już od 12 miesiąca życia. Tablet Malucha dostosować możemy do trzech poziomów nauki. Poziom pierwszy to odkrywanie. Za aktywną zabawę maluszek nagradzany jest słówkami, wesołymi dźwiękami i melodyjkami. Dziecko może naciskać dowolne przyciski z literkami, aby poznawać nazwy różnych obiektów. Poziom drugi. Nauczymy się czegoś nowego. Poziom pierwszy. Pobawimy się? Jak widzicie, na tablecie mamy cały alfabet, a kiedy przyciśniemy kolorowe guziki, usłyszymy dźwięki, a także nazwy obiektów. Wózek. Pora na muzykę. Muzykę uruchomić możemy również tym przyciskiem. Zaśpiewajmy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, Z, Z. Przycisk z takim oto głośniczkiem uruchomi wesołe dźwięki. Przejdziemy teraz do poziomu drugiego, czyli do zachęcania. Poziom drugi. Nauczymy się czegoś nowego. Ten poziom zachęca maluszka do odnajdywania literek i przedmiotów na tablecie. Melodyjki, dźwięki i specjalne wyrażenia nagradzają zabawę dziecka. Do sprawdzenia został nam jeszcze poziom trzeci. Tablet zachęca do angażowania wyobraźni podczas radosnej zabawy w naśladowanie. Myślę, że tablet Malucha to zabawka, która zachęci do zabawy każde dziecko. Mamy tutaj do wyboru 26 kolorowych przycisków, pod którymi kryją się wesołe dźwięki, a także nazwy obiektów. Dodatkowo tablet możemy dostosować do wieku, a także poziomu rozwoju naszego dziecka. Jeżeli chodzi o kolorystykę, no to mogłaby być ona nieco żywsza, jeżeli chodzi o ramkę, a także o tło. Ale oczywiście fajnym akcentem są kolorowe światełka ukryte w części ramki. Całość jest dobrze przemyślana, laptop jest lekki i bezpieczny. No i ja oceniam go na 4 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, a także do lajkowania i do subskrybowania naszego kanału, na którym znajdziecie również inne produkty od firmy Fisher-Price. Do zobaczenia!